Dominik w kolejnym odcinku na moim kanale. I dziś, słuchajcie, znowu testujemy nowości słodyczowe miesiąca. Co pojawiło się w czerwcu na półkach sklepowych? Czy jest to warte kupienia, czy jest to nie warte kupienia, czy jest to pyszne, czy niedobre? Sprawdzimy to w dzisiejszym odcinku, żebyście wy nie musieli. Zostawcie łapkę w górę na moim kanale, subskrybujcie po więcej, a ja przechodzę do pierwszego produktu. Zacznijmy może od produktu, który mnie zaskoczył. Picie. Chce mi się pić, ok? Jest dzisiaj 30 stopni, jest gorąco, człowiek chce pić. Mamy tutaj Pepsi Electric. Ona jest naprawdę niebieska. Totalnie niebieska. Ja bym zapomniał. Wy to oglądacie i to... Nie, to wy nie możecie prze... Nie, przestańcie. Stop. Wbijać w tym momencie na mojego Instagrama, bo tam właśnie chyba jest premiera perfum. Jak nie dziś, to jutro. Premiera moich nowych perfum. Dwa zapachy, bo ja spojrzałem na paznokcie, że niebieski i różowy, i mi się przypomniało. To się dzieje, słuchajcie, od czwartku dostępne w Biedronce. I każdy je musi mieć, ok? Ponieważ to już nie jest współpraca Dominik Rupiński X marka. To jest moje. Moje w 100%. I'm so sweet by Dominik Rupiński. I uwaga, jeśli one dobrze pójdą, to my mamy szansę robić żele, mgiełki, pomadki, inne rzeczy, a jak to nie pójdzie, to koniec, zamykamy biznes. Więc ja liczę na was teraz. Zrobiło się poważnie. No dobra, no to jak już wam powiedziałem o perfumach, to teraz przejdźmy do testowania tej niebieskiej Pepsi. Uwaga, czy będzie tak pyszna, ładnie pachnąca jak moje perfumy? To się okaże. Dziwnie pachnie. W ogóle nie jak Pepsi. To mi pachnie trochę jak Fanta niebieska. Dobra, próbujemy. Dziwne, ale trochę smakuje jak kola z cytryną. Nie, no słuchajcie, jakbym miał do tego lód, to naprawdę spoko, ale smakuje jakoś tak dziwnie sztucznie. Nie jest to mój ulubiony napój. Jest to trochę jak połączenie coli z płynem do mycia naczyń, więc ja zostawiam 3 na 5 i przejdźmy dalej. Na drugi posiłek dzisiaj, czyli drugie śniadanie. I drugie śniadanie jest z Akademii Pana Kleksa. Mamy tutaj czarny mus brudzi język, tak on się nazywa. I jest to, uwaga, truskawka, banan i porzeczka. Opakowanie jest naprawdę bardzo ładne, ponieważ jest fioletowe, lubimy ten kolor. O kurde, to jest naprawdę czarne. Totalnie czarny mus. O, patrzcie na to, on jest naprawdę czarny. O kurde. O mój Boże, jakie to jest dobre. O wow. Truskawka, banan, porzeczka. Idealne połączenie. Mhm. Przepyszne. Jak język? A, nie jest źle. Nie ma tragedii. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o musę... Mus... Tak się mówi? Jeśli chodzi o produkty typu mus, to ten jest naprawdę jeden z lepszych, jakie jadłem. Dajemy tu totalnie 5 na 5. Mamy donata, który jest, słuchajcie, w edycji piłkarskiej. Jest donat biało-czerwony z piłką. Mhm, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, że gramy w piłkę też. Nasza reprezentacja. A ja chciałem wam jeszcze tylko przypomnieć, że zostałem nominowany w kategorii ulubiony polski influencer przez Nickelodeon. Także jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, to uwaga, można głosować kilka razy dziennie, a ja będę wdzięczny za każdy głos. Link znajdziecie w opisie. Nie mam pojęcia, czy on ma jakiekolwiek nadzieję, czy nie. Czy on po prostu wygląda jak flaga Polski i piłka. Czy ludzie naprawdę to kupują? Jakby ja rozumiem być fanem piłki nożnej, ale kupić donata tylko po to, bo jest biało-czerwony z piłką? No ale może jest... Co, jest o smaku jest piłki? Na... Próbujemy. Ej, ale dobry, mięciutki. To chyba jest truskawka. Bardzo smaczny donat. Sprawdźmy jeszcze tą piłkę. Ja myślę, że można polecić tego donata. Jest on smaczny i daje takie 4,5 na 5, bo mógłbym mieć coś jeszcze, żeby było więcej tego na... Nadzienia? Właśnie widzę, że to jest chyba jeszcze krem. Dobry, 4,5 na 5. Przejdźmy dalej. Teraz coś, na co ja się ekscytuję na maksa. To jest, słuchajcie, babcinny przysmak. Myślę, że jeżeli oglądacie mojego TikToka, to Terenia i Krysia byłyby w niebo wzięte, ponieważ pojawiła się Macarena. Nowa edycja Exotic. Ja nie, Macarena chyba przez 50 lat nie robiła żadnych nowych smaków i nagle wow. Czajcie, że ktoś w biurze tej Macareny, tańczą tam Macareny na pewno, i później siedzą i mówią: ej, minęło 50 lat, zróbmy nowy smak. Niesamowite! Fani czekali, ja jestem tym fanem. Macarena, galaretka w słodkiej posypce. I uwaga, jakie smaki: kaktus, limonka, grapefruit. No to akurat może nie jest zbyt smacznie. Melon i uwaga na koniec: ananas. Przetestujmy. Pachnął tak, powiedziałbym, bardzo egzotycznie. Mamy tutaj kaktus i limonkę. Próbujemy, podejrzewam, że to będzie ten zielony. Dobre! Kaktus, limonka, approve. Przejdźmy do melona. Melon w ogóle wygląda jak melon. Ciekawe. Całkiem niezły. Aczkolwiek nie mój ulubiony. Trochę jest taki sztuczny. Przejdźmy do ananasa.
ale intensywnie ananasowy. Wow. Czuć w tym moc ananasa. Naprawdę. No to już jak wszystkie, to wszystkie. Spróbujmy ten grejpfrut. Nie lubię grejpfruta, ale kiedyś w Biedronce była taka herbata zielona grejpfrutowa. To jest 1:1. To jest tak dobry grejpfrut. Wow, makarena, I love you so much. Daję 5/5, nawet jeżeli mi ten melon nie do końca siedział. To jest wygryw dzisiejszego odcinka, mimo iż przed nami jeszcze 20 produktów. No dobra, moi drodzy, czas na Mafia in Real Life. Ja nie byłem w mafii, nie nadawałbym się w ogóle do takiej gry, powiem wam szczerze, to jest dla mnie zbyt stresujące. Ja to oglądałem i ja nie rozumiem, jak oni to wszystko ogarniali w głowie. W każdym razie stwierdziłem, że na odcinek przetestujemy sobie izotonik, który jest, uwaga, o smaku sycylijskiej pomarańczy. Ja uwielbiam sycylijskie pomarańcze. Jest jedno takie miejsce w Warszawie, gdzie czasami chodzę na śniadanie i tam mają świeżo wyciskany sok właśnie z sycylijskiej pomarańczy czerwonej i ona jest tak przepyszna. Mam nadzieję, że to również będzie mi mega smakowało, także uwaga, testujmy. No, i to jest klasa. To serio, jakbym był zgrzany, taki wierzcie, po bieganiu albo w jakimś treningu i chciałbym się napić czegoś orzeźwiającego, to to jest na maksa spoko. To jest naprawdę bardzo dobre i smak sycylijskiej pomarańczy oceniłbym na 5/5. O nie, jadłem parówkę przed odcinkiem. Ja naprawdę jestem osobą, której czasami niewiele trzeba. I ja uwielbiam lody. Śnieżna. To jest najprostszy i mam wrażenie, że jeden z tańszych lodów. I ja po prostu jestem zakochany, uwielbiam. Wow. I nagle Grześki robią lodową kanapkę. Czuję, że to może być naprawdę przepyszne. Mam tą kanapkę. Będę ją testował. Smaczna. Prawie jak śnieżna, ale jednak wolę śmietankową. Śnieżna jest taka... No śnieżna. Bo to nie jest niedobre. Po prostu nie jest to mój ulubiony wybór. 3,5/5. Zjedzmy sobie czekoladę, jak jesteśmy przy czekoladowych rzeczach. I mamy tym razem czekoladę Fincare. W każdym razie jest to mleczna czekolada z bananem. Jest ciał kakao, jest banan, spróbujmy bananowej czekolady. Ja lubię połączenie czekolady i bananów, a zwłaszcza jak macie na przykład na gofrze Nutella i banan. Idealne połączenie. Co to jest? Czemu to ma takie drobinki? To ma kawałki banana w sobie? O co chodzi? Patrzcie, tu widać strukturę, tu są jakieś rzeczy. Dobra, uwaga, próbuję. Grzęcie mi coś w zębach, jakby tam były chrupki. Ale nie są to chrupki, jest to chyba banan liofilizowany. W każdym razie dobre. Dobre, bananowe szaleństwo by Fincare. 4,5/5. Lecimy dalej. Idziemy na balkon! Tu mamy balkoni. To są, słuchajcie, rolatki, które trzeba jeść na balkonie. I są one o smaku pistacjowym. Spróbujmy ich. Takie małe. Ja ogólnie lubię pistacjowe rzeczy. I ostatnio jest jakiś obłęd, szał i obłęd na pistacjowe wszystko. Pistacjowe kłosą, pistacjowa babeczka, pistacjowy sernik, pistacjowe coś. I wszyscy kochają pistacje. Uwaga. To jest takie mokre w środku. Jest mocno orzechowe, ale nie jest to mój ulubiony wypiek. Wolałbym zjeść kłosą z pistacją niż to. Dla mnie takie 3/5. Przechodzimy teraz do loda od Hortex o smaku toffee. No jak wiemy, lody Hortex, my testowaliśmy głównie te owocowe też z kolaboracji z czajnikiem i całą ekipą. I one były obłędne. A jak będzie w takim przypadku mlecznego loda? Co się z nim stało? Kasia, skąd ty go wiozłeś? Ze sklepu. Pomijmy tego loda. Miałem ochotę na lody teraz, więc czas na Pirulo Cool Cola. Jest to chyba taki typowy wyciskacz o smaku coli, wodny lód. No wyciskacz, że wiesz, musisz przycisnąć, żeby on wyszedł. No nie śmiej się ze mnie. Czemu ty się dzisiaj ze mnie śmiejesz cały czas? Czy wy też się tak śmiejecie oglądając? To o co chodzi? Dobra, mamy tu ten lód. Pachnie nam maksa jak chupa chupsy o smaku coli. A chupa chupsy o smaku coli to moje ulubione chupa chupsy. Więc uwaga, próbujemy. Ej, Boże, dobra. To smakuje totalnie jak chupa chups, tylko że właśnie w formie loda. 5/5. Naprawdę, to jest super. Patrzą na mnie dwa napoje. Minionki. Mamy tutaj o smaku żelków napój i o smaku pianek truskawkowych. Nie, jakby nie oszukujmy się, ale te napoje wyglądają dość tanio. Ale ja się boję tych smaków. Jak może smakować napój o smaku żelków, albo jak może smakować napój o smaku pianek marshmallow? To właśnie myślę teraz. Gdzie ty to, Kasia, kupiłaś? Dino, zgadnij, ile to kosztowało. Patrząc na opakowanie, to kosztowało to pewnie 2 złote.
Tak? No właśnie, straszne! Słuchajcie, ja wiem, że nie zawsze czytanie oznacza, że są złe, ale to wygląda źle. Próbuję. Ananasowa oranżada. Nie w tą dziurkę. Nie wiem, czemu oni to nazwali żelkowy smak, bo to jest totalnie nic z żelka. To jest po prostu ananasowy napój gazowany. Smakuje to jak taka tania oranżadka, ale jakbym to dał do lodu, to by było to całkiem fajne i smaczne. Więc ogólnie nie jest źle. Sprawdźmy teraz piankę marshmallow. Na zdrowie. Paskudne. O Jezu, jakie bardzo złe. Ananasowy, czyli żelki, 4 na 5. To jest 0 na 5. Ja bym tego nawet nie dał nikomu. Szczerze, gdyby ktoś mi to dał z zamkniętymi oczami, że mam to wypić, ja bym to wypluł, bym powiedział, że ktoś mi dał jakiś, nie wiem, coś do czyszczenia czegoś. No, paskudne, obrzydliwe. Nie chcemy tego. 0 na 5. Przejdźmy teraz do czegoś, co jest fun. Czyli fun bake, babeczka. Jest to barzeczka. Jest to barzeczka o smaku porzeczki. Tak dobrze mówię. Spójrzcie, no ona się trochę rozleciała, no ale spróbujmy. W środku ma jakiś owoc. Całkiem smaczny ten wypiek, ale dupy nie urywa tak szczerze. Dajmy temu 3 na 5 i po prostu przejdźmy dalej, bo nie wiem, co to nawet więcej powiedzieć. Spróbujmy milk burgera. Tym razem truskawkowy z mlekiem i miodem. Nie wiem, czy to jest nowość, ale przetestujemy. Truskawka z mlekiem i miodem. No, brzmi jakby to mogło być smaczne, kurde. Ej, to wygląda jak dwa naleśniki złączone. Totalnie jak pankejki. Nie smakuje mi ten krem w ogóle. Smakuje to jak biszkopt z truskawkowym kremem, ale ten krem jest jakiś dziwny. Strasznie sztuczny. 2 na 5. Nie smakuje mi to, przepraszam. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj jeszcze napój, który trzeba zrobić DIY. Otóż jest to saszetka, tak jak na orężatkę, ale to nie orężatka. Jest to, uwaga, herbata. Instant o smaku brzoskwiniowym. Sprawdzimy, czy będzie lepsza niż Lipton, czy będzie lepsza niż Nestea, czy jakieś inne. Mam tutaj szklankę z wodą. Mam widelczyk zamiast łyżeczki. Ciekawa opcja. Pachnie jak japońska brzoskwinia i pachnie jak moje perfumy nowe. Totalnie identycznie pachnie jak moje nowe perfumy. 1 do 1. No jak to będzie niedobre, to już naprawdę nie wiem, co tu się wydarzyło, bo pachnie obłędnie. Dobra, syp. Czemu to miało przez chwilę kolor takiej srakiety ostrej? To było totalnie brązowe. Po kolorze się teraz boję, ale spróbujmy. Wygląda to jak smekta. Ej, spoko, ale czuć, że jest to bardzo rozwodnione. Albo trzeba dać mniej wody, albo dwie saszetki, bo smakuje to tak, jakbym zrobił sobie właśnie mrożoną herbatę brzoskwiniową i połączył ją z bardzo dużą ilością wody. Przez to, że jest rozwodnione, smakuje tanio, a mogłoby smakować całkiem nieźle. Na pewno lepiej pachnie niż smakuje, więc dajmy tutaj takie 3,5 na 5. Bebeto! Bebeto! Ej, jakbym to powiedział bekiem, to by było to niesamowite. Bebeto! Przepraszam wszystkich, którzy to oglądają z rodzicami, przepraszam najmocniej. O nie, a my oglądamy to na obozie teraz? Przepraszam wszystkich obozowiczów aktualnie za moje skandaliczne zachowanie. Otwórzmy Bebeto żelki. Są to takie kostki, które są kwaśne. Przetestujmy, ale już teraz je wyjmuję i czuję, że one są twarde. Sprawdźmy to. O! Smaczne, one mają jeszcze taki biały krem w środku. Nie są prawie wcale kwaśne, ale ogólnie są smaczne. Takie totalnie zwyczajne. Niech będzie 4 z minusem. No nie ma tutaj nic złego, ale nie jest to jakieś niesamowite. Przejdźmy do ostatnich produktów dzisiejszego odcinka, czyli uwaga, mochi. Ale mamy tutaj nowe smaki mochi, a dodatkowo 2 mochi napoje. Czajcie? Mochi, ale w płynie. Do picia. To może być albo fantastyczne, albo tragiczne. Sprawdzimy to zaraz. Ale zanim napoje, które stoją tutaj w kącie, mam, słuchajcie, mochi, 2 nowe smaki i ten malinowy, jadłem go poza odcinkiem, uwielbiam całym sercem. Przebił on u mnie mango, marakuja, te wiecie, egzotyczne klimaty i malinowy jest w tym momencie u mnie numer 1. To jest mój ulubiony smak lodów mochi. Serio, ta malina jest po prostu obłędna, wyśmienita, fantastyczna, 5 na 5. Ale bez sensu, żebym go jadł i mówił właśnie to samo, co przed chwilą powiedziałem, przetestujmy arbuzowy, który również jest nowością, a tego nie próbowałem. Wygląda to tak po odpakowaniu. Jest to delikatnie zielone, tak jak trochę arbuz. Wygląda naprawdę ładnie. Przetestujmy. Okej, mam trochę wrażenie, jakbym jadł arbuza, przez to, że są te właśnie nasiona amarantusa, ale kurde, dziwne to jest. Bo z jednej strony jest to trochę taki sztuczny smak jak w gumach arbuzowych do rzucia, a z drugiej strony, przez to, że to ma jakieś pesteczki, coś tam, czuję, jakbym trochę jadł jednak arbuza. Mój mózg nie ogarnia w tym momencie, co się dzieje. Jest to moim zdaniem dziwne, ale jest to lepsze niż się spodziewałem. I ja osobiście daję tutaj takie 4 na 5.
No to przejdźmy teraz do napojów. Mamy też napój właśnie arbuzowy, a drugi nie malinowy. A uwaga, mango puree. Spróbujmy mango, bo mango puree to ogólnie, jakby wiecie, jak się robi lemoniady mango na przykład w restauracjach, to zazwyczaj dają puree z mango. I to pachnie właśnie w ten sam sposób, więc powinno być pyszne. O, fajne. O kurde, mochi napój mango puree jest mi naprawdę bardzo odpowiadający. Smakuje mi. Naprawdę mi smakuje, ja bym dał tutaj 5 na 5. O, tu jest matcha drop. To jest trochę matcha? W każdym razie mi to na maksa smakuje i jest to, słuchajcie, nawet chyba lepsze niż Rush. Bardzo dobry napój, idealny właśnie na lato. 5 na 5. Przejdźmy do tego arbuzowego. Arbuzowe szaleństwo! O kurde. Ja nie lubię chyba picia arbuzowego. Jakby picie arbuzowe trochę mnie obrzydza. O, smaku lepszy na pewno niż zapachu. Jest bardzo słodziutki, ale... Ej, nie, dobra. Jest trochę jak tymbark arbuzowy. Jakby dodać do tego miętę, to byłby totalnie tymbark arbuz mięta. Ej, nie, nie jest złe. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo te napoje u mnie w głowie wydawały się, że będą niedobre, a ten jest 5 na 5, temu bym dał takie 4 na 5. Także to tyle na dziś, bye!